Wieczorem 7 marca 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie został zabity pułkownik Hieronim Dekutowski-Zapora wraz z 6 podkomendowymi, cichociemny oficer Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Cechowała go odwaga, szybkość decyzji, a jednocześnie ostrożność i ogromne poczucie odpowiedzialności za ludzi. Znakomicie wyszkolony w posługiwaniu się bronią ręczną i maszynową, niepozorny, ale obdarzony wielkim czarem osobistym, umiał być wymagający i utrzymywał żelazną dyscyplinę w podległym mu oddziałowi.